Witajcie. Wiecie, nie jest trudno zainteresować uczniów, nie wiem, pajęczakami albo rozmnażaniem człowieka. Ale misja pod tytułem weź zainteresuj nastolatka paprotkami to nie jest łatwe zadanie. No ale cóż, stanę w szranki z paprotnikami i spróbuję dzisiaj wam opowiedzieć o nich chwilę tak, żeby było to dla was choć trochę interesujące. Zapraszam na paprocie, skrzypy i widłaki. Słyszeliście o starosłowiańskim zwyczaju szukania kwiatu paproci? Powodzenia! Na początek słowo paprotniki. Otóż paprotników już nie ma, a właściwie nie ma takiej gromady i używa się tego słowa bardziej przez wzgląd na historię. Jeśli w tym filmie padnie słowo paprotniki, to tylko jako skrót myślowy dla trzech omawianych grup. Zatem dzisiaj szalenie fascynujący świat paproci, skrzypów i widłaków. Słuchajcie, jeżeli uczycie się z odwróconą lekcją i chcielibyście się lekko odwdzięczyć, chcielibyście jakoś ją wspomóc, to daję wam kilka różnych opcji. Można kliknąć subskrybuj, kliknąć dzwoneczek, zostawić komentarz, łapkę w górę. Można zerknąć do opisu, tam jest link do kursu uczenia się, który pomoże wam raz na zawsze załatwić temat szkoły tak, żeby uczyć się szybko, sprawnie, bez nerwów i zdecydowanie lepszymi wynikami. Możecie wreszcie postawić mi kawę, klikając guzik wesprzyj albo na Patronite, do czego również link w opisie. Wracamy do paprotek. Z kilku powodów paprotniki przypominają poznane wcześniej mchy. Podobnie rozmnażają się przez zarodniki, podobnie w rozmnażaniu płciowym wymaga się kropli wody jako transportu dla plemników, podobnie lubią wilgotne i raczej zacienione miejsca. Wobec tego często spotkamy je w naszych lasach, jednak mamy kilka fundamentalnych różnic. Oto paprotniki mają typowe organy roślinne. Nazywać je będziemy organami wegetatywnymi, a zatem możemy dostrzec liść, łodygę i korzeń. Co prawda, patrząc na paprotkę, nie jest łatwo odnaleźć właśnie tęże łodygę, ale o tym za jakiś czas. Ponadto w cyklu rozwojowym rolę pokolenia dominującego przejmie to wykorzystujące zarodniki. Pamiętacie, nazwaliśmy je sporofitem. Jeśli to za dużo, weźmy głęboki oddech i ułóżmy sobie w głowie to, co wiemy jak do tej pory. Paprotniki to nazwa grupy nie mająca już znaczenia systematycznego. Grupy dziś omawiane to paprocie, skrzypy i widłaki. Mają łodygę, liść i korzeń. Dominującym pokoleniem w przeciwieństwie do mchów jest sporofit. No i już. Wiele gatunków paprotników ma dwa rodzaje liści. Jedne służą rozmnażaniu przez zarodniki, to liście zarodnionośne, a drugie służą przeprowadzaniu fotosyntezy, mówimy na nie liście asymilacyjne. Żeby omówić budowę, obejrzymy przedstawiciela każdej z tych grup, a potem omówimy znaczenie w przyrodzie. Na koniec spojrzymy na cykl rozwojowy paproci i przejdziemy do podsumowania. Do roboty! Na początek paprocie. Na pierwszy rzut oka widać pierzaste liście złożone z małych listków osadzone na długim ogonku. W tym przypadku nie ma osobnych liści zarodnionośnych, jak wspominałem przed chwilą, ale zarodnie zebrane będą w kubki znajdujące się od spodu tych małych listków. Korzenie są cieniutkie i występują raczej licznie, ale gdzie jest łodyga? Łodyga nie dość, że rośnie pod ziemią, to jeszcze przyjmuje postać kłącza. To takie przekształcenie łodygi służące m.in. magazynowaniu substancji odżywczych. Skrzypy. U tych stworów bez problemu odnajdziemy łodygę, za to z liśćmi jest trudniej. Mamy łodygę podziemną, czyli kłącze, a także łodygi nadziemne,
Oto łodyga nadziemna rozgałęziona, która jest zielona i przeprowadza fotosyntezę. Liście są zredukowane i ta część nazywa się pędem letnim, ale jest jeszcze łodyga nierozgałęziona, taka brązowa, zawierająca na szczycie skupienie liści z zarodnikami. To tak zwany kłos zarodnionośny. To z kolei jest pęd wiosenny, żyje krótko i obumiera zaraz po wysypaniu się zarodniku. No i zostały widłaki. Łodygi płożą się po ziemi, to znaczy rosną poziomo, a do góry wyrastają takie pionowe odgałęzienia tychże łodyg. Korzenie są delikatne, liście zresztą też, a te liście, które posiadają zarodnie, tworzą kłos zarodnionośny. Charakterystyczne jest to widlaste rozgałęzienie pędu z wcześniej wspomnianymi kłosami zarodnionośnymi. Cały cykl rozwojowy tej rośliny może trwać, uwaga, nawet 25 lat. Dodajmy do tego zastosowanie w ziołolecznictwie i mamy przepis na katastrofalne ich pozyskiwanie, wobec czego są pod ścisłą ochroną i nie należy ich zrywać ani kupować. Słuchajcie, szczególnie przed świętami wielkanocnymi czasem używa się widłaków do dekoracji koszyczka. Nie, nie róbmy tego. Znaczenie tych stworów. Z wielkich drzewiastych paprotników, które żyły w karbonie jakieś 300 milionów lat temu, powstały pokłady węgla, który dziś używamy jako źródło energii. Można więc powiedzieć, że ich znaczenie jest dość spore, choć lekko odroczone w czasie. Obecnie te rośliny są środowiskiem życia niewielkich zwierząt, są też źródłem ich pożywienia. Skrzyp polny na przykład jest bardzo ceniony jako roślina lecznicza, także w kosmetyce. W czasach głodu paprotka zwyczajna, słuchajcie, nazywana była słodyczką, gdyż jej kłącze, które nadawało się do jedzenia, miało słodkawy posmak. Jeśli chodzi o widłaki, to dajmy im spokój, nie zbierajmy ich w celach żadnych dekoracyjnych czy to leczniczych, bo naprawdę szkoda zrywać roślinkę, która rozmnaża się w cyklu 20-letnim. Jeśli chodzi o rozmnażanie, to mamy do czynienia z przemianą pokoleń. Znacie już to z mchów. Zacznijmy od zarodnika. Po wypadnięciu na glebę kiełkuje, to takie małe przedrośle. To przedrośle to sercowata roślinka, która jest pokoleniem płciowym. Na jednym przedroślu będą zarówno rodnie, jak i plemnie. W kropli wody, przypominam, w rozwoju mchów również była ta kropla wody. Plemniki przedostaną się z plemni do rodni, w której to jest komórka jajowa, no i dochodzi do zapłodnienia. Rozpoczyna się wzrost kolejnego pokolenia nazywanego sporofitem, które stopniowo rozwija się, a przedrośle obumiera. Sporofit staje się tą rośliną, którą znamy, czyli tą paprotką, która od spodu liści wykształci kubki z zarodnikami i cykl się powtarza. I cóż, i dotarliśmy, moi drodzy, do podsumowania. Na początek mamy trzy grupy, kiedyś nazywane paprotnikami. Dzisiaj będziemy mówić na nie paprocie, skrzypy i widłaki. One różnią się od siebie dosyć mocno i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka, a to jest właśnie to, czego przede wszystkim chce od Was podstawa programowa. Umieć je rozpoznać, a więc cechy paprotek, skrzypów i widłaków to jest to, co powinno Wam zostać po tym filmie. Przypominam o takich kilku ciekawostkach, a to paprocie czy przedstawiciele tych różnych grup z karbonu, którzy załatwili nam pokłady węgla kamiennego, a to widłaki, które bardzo długo się rozmnażają, cykl może trwać 25 lat, a to skrzypy używane w kosmetyce, choć skrzypy bywają też chwastami, o czym nie wspomniałem wcześniej. Skrzypy przez to kłącze rozmnażają się bardzo chętnie, robi się ich bardzo dużo w krótkim czasie. Jeżeli pojawiają się na jakimś ogródku, to potrafią wyssać wszystkie składniki odżywcze z gleby, wobec tego wygrywają konkurencję z roślinami, które na przykład są tam pożądane. Także oprócz tych pozytywnych znaczeń mamy też takie, trochę męczące dla człowieka. Niemniej jednak paprotniki są ciekawe, są warte uwagi i cóż, dzięki wielkie i do następnego razu.